to jest targ, o którym wam pewnie wspominam, gdzie znajdziecie torebki, dodatki, mnóstwo cudów made in Italy. No. Niektóre są fajniejsze, inne troszkę mniej, ale są też całkiem fajne. Paski, skórzane. Ogólnie najwięcej króluje to skór, więc torebki, skóry i paski to chyba najpopularniejsze, co możecie tutaj dostać. Jestem jeszcze trochę wcześnie. Natomiast to jest największa w Włoszech hala targowa, w której podobno można kupić niemalże wszystko, a nawet co nieco zjeść. Jest jeszcze przed 10, a wszystko podobno otwiera się o 10. No, na razie nie wygląda to, żeby wszystko się otworzyło. Akurat weszłam też taką odliczkę bardziej pustą. Piją kawkę, jedzą rogaliki. Całkiem tu przyjemnie. Fabryka tortellini. Panowie mają tu mnóstwo maszyn. No i pani, przepraszam. Tu jest ciasto. Tu jest wyrabiane ciasto. Tu jest ciasto rozwałkowywane. Potem nakładany jest farsz. I sklejane. I tak wychodzi. Już te tortellini. Już mam na nie ochotę. Dziś wtorek, wszyscy jakoś tak bez pośpiechu, na spokojnie. To jest fajne. Tata też kocha Italię. Słodkie śniadanie, ale tylko we Włoszech. Ale nadal uważam, że nie zostało nic piękniejszego wybudowane od katedry tego Florencji. To jest naprawdę najpiękniejsza, najpiękniejszy budynek, jaki w życiu widziałam. I za każdym razem, jak tu jestem, zachwyca mnie tak samo, a może jeszcze coraz bardziej. Ach, jak się cieszę, że tu jestem. Santa Maria de Flore, czyli Matka Boska z jednego kwiatka, tak potocznie się na to tę katedrę mówi, jest od właśnie tej dziurki w kopule. Na samej górze, a można, jeżeli się przyjrzymy, można zobaczyć kwiatek. I to właśnie od tego podobno wzięła się nazwa katedry. W Florencji głównie przyjeżdżam, żeby zobaczyć katedrę. Ale z drugiej strony można ją zobaczyć wszędzie, w każdym punkcie miasta. Zostało 6000 muszelek do ozdobienia tego cudu. Niesamowite. No, a to była jedna z komnat księcia.
jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, zanim została dobudowana galeria. Złotników skóry. A tu, co widzicie, taki korytarz, to jest korytarz napiszę wam, jak to się nazywa. To jest sekretny korytarz, który biegł właśnie tutaj stąd, z Uffizi, aż do Palazzo Pitti. Częściowo podobno jest nie do przejścia chyba do końca. I niestety tylko zorganizowane wycieczki mogą się tam wybrać, ale to nie zmienia faktu, że robi wrażenie. Podobno nawet tylko dzięki temu, że Hitler, będąc tutaj, zachwycił się widokiem z tych okienek na Ponte Vecchio, zresztą kazanych wcześniej o lekkie poszerzenie. Tylko dlatego nie zburzył tego mostu i Ponte Vecchio przetrwał. To był jedyny most w Florencji, który podczas wycofywania się Niemców przetrwał. A to jest chyba kawiarnia z najładniejszym widokiem we Florencji. Właśnie w Uffizi. Szkoda, że jest balkon zamknięty, bo jak nie wiem, tam sobie weszła i zrobiła piękne zdjęcie. A tak to muszę podziwiać. Za szyb. Zobaczcie moją zadyszkę, ale już trochę pod górkę szłam. Tak wiedzie droga do Piazza Michelangelo, czyli najpiękniejszego punktu widokowego na miasto. Trochę trzeba się namęczyć, żeby mieć najpiękniejsze widoki. To idziemy. Łapa. Gdzieś za murówki można sobie zobaczyć. Ale to nic. Chyba specjalnie dla mnie wyszło słonko i oświetla góry za Duomo. Ach, jak pięknie! Pięknie. Ja zmogłam się godzinami się na widok podrywać. Polecono mi punkt widokowy przy kościele. Sprawdzę i wam znowu napiszę. Coś tam de Monte. No właśnie. Kościół jest zamknięty, więc nie popatrzę. A widok jest ładny, ale będę ukrywać, że sprawdzam z Angelo. Jest dużo ładniejszy. Czyli więcej widać. I moc złotników i... To jest fajnie. Fajnie wyglądają te górki. Ale jakoś tak poszło. Znaczy pięknie jest, ale jakbym nie znała tamtego, który jest dużo bliżej, to pewnie bym się zachwycała, ale jeżeli macie wybór, idźcie do Piazza Michelangelo. I wyspa. Ale ładnie, co? Frijolita, czyli toskańska zupa
chlebem i fasolą. Jestem bardzo jej ciekawa, bo trochę się jej boję. Ale będzie dobra na pewno. Ravioli ze szpinakiem, ricotta w sosie cytrynowym. Ogromne. Wyglądają na pyszne.